w takim razie raz jeszcze. Cześć, cześć Wam wszystkim. Mam nadzieję, że już zajęliście wygodne pozycje i jesteście gotowi do startu. Słuchajcie, dzisiaj sobie opowiemy o tych trzech technikach, które mamy teraz wyświetlone na ekranie. Natomiast zanim od nich zacznę mówić, to mam do Was pytanie. Czy wiecie, jak brzmią dwa najtrudniejsze pytania rekrutacyjne? No właśnie, niestety nie jesteśmy teraz razem na jednej sali, nie widzę Was wszystkich i nie widzę Waszych, myślę, że rąk albo nie słyszę Waszych odpowiedzi, dlatego powiem Wam, jak to wygląda z mojej strony. Ja zajmuję się w firmie, w Big Picture, w którym pracuję, zajmuję się między innymi rekrutacjami i na podstawie tych blisko już 50 rekrutacji, które mam za sobą, mogę powiedzieć, że pierwszym z tych dwóch najtrudniejszych pytań jest, co oznacza ostatnia litera w skrócie SOLID? I tutaj, jeżeli chodzi o odpowiedzi, to 60% osób mówi dobrze. Mówi, że to chodzi o Dependency Inversion Principle, czyli o DIPA. 30% osób mówi, że chodzi o DI, czyli o Dependency Injection, a zwykle około 10%, taka wychodzi średnia, nie wie. Więc w sumie 60% osób to nie jest taki zły wynik. Natomiast teraz, kiedy pytam te osoby, które znają skrót, co on oznacza, na czym ten DIP polega, to jest pytanie numer dwa, to okazuje się, że spośród nich tylko połowa wie, że to chodzi o to, żeby uzależniać kod od stabilnych abstrakcji. Znowu 30% odpowiada, tłumaczy DIPA DI-em, czyli mówi, że tu chodzi o wstrzykiwanie zależności, a 20% osób albo nie wie, albo udziela niejasnej odpowiedzi. No i właśnie wniosek z tych dwóch pytań jest taki, że jeżeli tylko połowa z tych 60% osób umie powiedzieć, czym jest DIP, to de facto generalnie tylko 30% kandydatów, jedna trzecia, co trzecia osoba zna i rozumie, na czym DIP polega. I dokładnie te moje wrażenia z doświadczenia z rekrutacji skłoniły mnie do tego, żeby trochę więcej o tych technikach opowiedzieć, o DIP-ie, o DI oraz o Inversion of Control, tej trzeciej, która się z nimi dwiema łączy, tak żeby właśnie trochę może tutaj poukładać, bo jednak one są po prostu bardzo ważne, co myślę, że na końcu prezentacji będzie dla Was też jasne. A w ogóle kim ja jestem, że Wam właśnie chcę o tych wszystkich rzeczach mówić? Więc ja jestem senior backend developerem w branży, pracuję od ponad 10 lat. Aktualnie jestem tymże senior backend developerem i jednocześnie team leaderem w Big Picture. W tej firmie jestem z kolei od lat ponad 4. Zawodowo jestem fanem DDD, czyli Domain Driven Design, architektury heksagonalnej i bardzo, bardzo porządku w poziomach abstrakcji. W sumie w tym temacie zrobiłem jakiś czas temu eksperyment właśnie w Big Picture. Jeżeli jesteście zainteresowani, to pod tym linkiem można zobaczyć, jak on przebiegał i co wykazał. Całkiem ciekawe wyniki. A prywatnie jestem fanem eksploracji kosmosu, czyli SpaceX, czyli NASA i tak dalej. Samochodów elektrycznych, czyli Tesla i tak dalej. I trzecia rzecz takiego podejścia, które się nazywa Growth Mindset. Bardzo żałuję, że dowiedziałem się o nim dopiero jakieś niecałe 2 lata temu. Myślę, że bym na dużo więcej rzeczy się w życiu odważył wcześniej, gdybym je znał wcześniej. Jeżeli chcecie trochę więcej się o nim dowiedzieć, to tutaj są z kolei dwa linki do dwóch krótkich filmików, które się z tym podejściem wiążą. Zachęcam. Myślę, że też w naszej branży to podejście bardzo się fajnie sprawdza. Okej, no właśnie, tak jak powiedziałem, jestem w zawodzie, jestem od 10 lat i w zasadzie od początku spotykam się z tymi technikami, o których będę mówił, natomiast faktycznie w Big Picture to jest takie stykanie się dzień w dzień i mogę powiedzieć, że w systemie, który rozwijamy w firmie, mamy swój własny system i rozwijamy go od 5 lat, gdybyśmy z tych technik nie korzystali, to myślę, że byśmy się już naprawdę dziesiątki razy wyłożyli i generalnie ten system stałby się po prostu nierozwijalny, więc właśnie to, co będę mówił, to są wyniki doświadczeń głównie właśnie naszych w Big Picture. A jeżeli chodzi o samą firmę, my się dawniej nazywaliśmy Software Plant i ja generalnie nie będę dużo o firmie mówił, natomiast tak sobie właśnie pomyślałem, że jeżeli Wam się to, co za chwilę opowiem, spodoba i uznacie, że to jest w sumie sensowne, to może część z Was stwierdzi, że okej, to jeszcze może zajrzę sobie, co oni w ogóle w tej firmie robią. Jeżeli taka się pojawi u Was myśl, to wychodzę tej myśli naprzeciw, więc tu jest pierwszy link, którym, no mówimy generalnie, część z nas mówi o tym, co nas w firmie trzyma, a jeżeli byście byli aż tak mocno zainteresowani, że wzięlibyście pod uwagę dołączenie do nas, to tutaj kolejny link do naszej strony z karierą, jakieś przedruki, przykładowe przedruki z ofert pracy. Więc to tyle w temacie, jak będziecie zainteresowani, to ten link, ta stronka, ten slajd są nagrane, można tutaj zawsze się cofnąć. Jedną tylko rzecz, którą jeszcze chcę powiedzieć, to nasze nowe logo naszej firmy
bardzo przypomina architekturę heksagonalną, która się z tymi technikami, o których będę mówił za chwilę, wiąże. I to też nie jest przypadek, bo faktycznie ta architektura heksagonalna też jest taką podstawą naszego systemu i to też dzięki niej on jest tak dobrze rozwijalny, jak jest. OK, ale przechodząc już do mięsa, czyli do naszych technik, zacznijmy może od analizy, od porównania dwóch pierwszych, czyli DIPA z IOC. To są te dwie techniki. I zróbmy z nimi to, co generalnie robimy zawsze jako deweloperzy, kiedy spotykamy się z czymś, czego nie rozumiemy, spróbujmy to zrefaktorować, spróbujmy zrefaktorować te nazwy. I weźmy na warsztat tę pierwszą, Dependence Inversion Principle. Jeżeli ją delikatnie odwrócimy, to uzyskujemy coś takiego jak Inversion of Dependency. I tu już lepiej widzimy, że jest jakaś odpowiedniość między tymi dwiema technikami. Jedna mówi o odwracaniu jakiejś zależności, druga o odwracaniu sterowania, i tak raczej będę mówił, nie kontroli, tylko sterowania. I tu konkretnie chodzi o odwracanie zależności w kodzie źródłowym, source code dependency, a w drugiej chodzi o odwracanie przepływu sterowania, czyli tego, jak sobie klasy przekazują pałeczkę, jeżeli chodzi o obsługę jakiegoś na przykład żądania. I na przykładzie sobie zobaczmy, jak się te dwie rzeczy, czyli zależności w kodzie źródłowym i ten przepływ sterowania, mają do siebie. Przykład będzie, myślę, że prosty, w sumie wzięty z naszego systemu. I będzie on polegał na tym, że dostaliśmy jako backend, jako aplikacja backendowa, dostaliśmy żądanie z przeglądarki, na przykład dodaj członka do zespołu, i odbiera to żądanie jakiś nasz zasób restowy, team rest resource, pakietu rest. I teraz jak wygląda przepływ sterowania, jeżeli chodzi o obsługę takiego żądania? No więc ta nasza klasa restowa, ona będzie, no, przekaże sterowanie do naszego serwisu, który jest z pakietu logiki. I to ten serwis wykona robotę. I co on dokładnie będzie robił? On na pewno, żeby móc dodać członka do zespołu, będzie musiał ten zespół pobrać i na przykład w tym celu sięgnie do jakiegoś DAO, do Team Hibernate DAO z pakietu persystencji. Więc tutaj mamy przepływ sterowania od tego team serwisu do tego DAO. Jak już ten zespół się uda wyciągnąć, to załóżmy, że ten nasz serwis jeszcze musi zweryfikować, czy ta osoba, którą chcemy dodać jako członka zespołu, czy istnieje, i załóżmy, że ona w tym celu strzeli sobie do jeszcze jednego resta, user rest resource, załóżmy, że to jest inny system, który za to odpowiada, więc tutaj mam przepływ sterowania do tego zasobu. Przychodzi odpowiedź, załóżmy, że się wszystko udaje, ten członek zostaje dodany do zespołu, team service po prostu za chwilę przekaże sterowanie ponownie, żeby tę zmianę zapisać, sterowanie wróci tutaj do góry, od cała historia. Jeżeli z kolei chodzi o kolor niebieski, czyli o zależności w kodzie źródłowym, no to tutaj też to się wydaje dosyć naturalne, bo jeżeli taki na przykład team rest resource ma wywołać coś na team serwisie, no to będzie musiał go zaimportować. Tak, czyli to ta klasa zaimportuje tą, stąd tutaj pojawi się strzałka. Team rest resource zależy od team serwisu. I analogicznie, team service, skoro ma wywołać coś na DAO albo na tym user rest resource, przepraszam, będzie musiał też jedną i drugą klasę sobie zaimportować. Więc w sumie tutaj jakichś nieoczekiwanych zwrotów akcji nie ma. Flow of control, przepływ sterowania, te zielone strzałki są takie same jak source code dependency, tak, żeby móc kogoś wywołać, muszę go zaimportować. I moglibyśmy się już w zasadzie rozejść, to wszystko jest jasne, jeżeli chodzi o te dwa pojęcia. Niemniej takie standardowe rozwiązanie ma swoje wady. I to są trzy w sumie grube wady. Pierwsza wada polega na tym, że nasz wysokopoziomowy kod zależy od kodu niskopoziomowego i mamy między tymi kodami, że tak powiem, mamy silne powiązanie tight coupling. I może najpierw, co to znaczy kod wysokopoziomowy lub niskopoziomowy? Kod jest bardziej wysokopoziomowy, jeżeli jest dalej od wejścia i wyjścia, a jest bardziej niskopoziomowy, jeżeli jest go bliżej. I tutaj w naszej układance tych czterech klas wysokopoziomowym kodem jest team service, bo on jest dalej od wejścia i wyjścia, a na przykład niskopoziomowym są te dwa zasoby restowe, bo one są blisko sieci, blisko internetu. Z kolei team hibernate DAO też jest bliżej wejścia i wyjścia, bo jest bliżej bazy danych, więc w tej naszej układance czterech klas te tutaj, powiedzmy, obrzeżne są niskopoziomowe, a ta centralna jest tą wysokopoziomową. No i ona, ta centralna, team service, zależy nam właśnie od tych dwóch niskopoziomowych klas, tak, bo importuje je i je wywołuje, więc tutaj, no, w zasadzie problem jest to, że ona je importuje. Więc tu mamy, efektem tego powiązania jest to, że jak się coś zmieni w tych warstwach niższych, persystencji czy integracji, to pewnie będzie też trzeba poprawić coś w kodzie logiki. Na przykład zmieni się kształt bazy danych, zmieni się tabela, trzeba będzie poprawić coś w encji hibernate'owej i w związku z tym team service też będzie musiał na to niestety zareagować. To jest wada pierwsza. Wada druga mówi o tym, dotyczy tego, że API klas niskopoziomowych, właśnie tego DAO i tego user rest resource'a, może nie pasować do wymogów, jakie ma klasa wysokopoziomowa, czyli w naszym przykładzie team service. Dla przykładu,
może się okazać, że w tym User REST Resource, tym tutaj, może być tylko metoda get all users, a my tak naprawdę, tak jak powiedziałem, chcemy zweryfikować, czy jakiś konkretny użytkownik istnieje, więc chcielibyśmy, żeby była taka metoda. Oczywiście poradzimy sobie z tym, ten team service po prostu sobie przeiteruje przez wszystkich użytkowników zwróconych w tej metodzie, no ale wciąż to jest jakiś narzut, on to musi zrobić, musi się on dostosować do tego, co oferuje coś niskopoziomowego, co jest no właśnie nieprzyjemne dla niego na pewno, dla tego team service'u. No i trzecia wada, też ostatnia, ale jednak równie ważna, jeżeli nie ważniejsza niż dwie pierwsze, czyli trudniej się testuje taki kod wysokopoziomowy, no bo teraz, żeby ten team service przetestować, to my będziemy musieli uruchomić te klasy DAO i resource, będziemy musieli je pewnie stworzyć albo zamokować, no trochę się trzeba będzie przy tym napocić. I teraz jaka jest odpowiedź na te trzy wady? Co możemy z tym zrobić? No właśnie możemy zastosować tą pierwszą technikę, DIP-a. I na czym DIP polega? DIP mówi, składa się z dwóch punktów. Tak go wymyślił Uncle Bob, Robert Martin. I w pierwszym punkcie mowa jest o tym, że wysokopoziomowe moduły nie powinny zależeć od niskopoziomowych. Jedne i drugie powinny zależeć od abstrakcji. I od razu wyjaśnienie, wujek tutaj mówi o modułach, ale tak naprawdę ta zasada, ta reguła dotyczy zarówno klas, modułów, jak i systemów. To tutaj poziom granularności nie ma znaczenia. Więc w naszym przykładzie możemy powiedzieć, że chodzi o to, żeby wysokopoziomowe klasy nie zależały od niskopoziomowych, tylko żeby były abstrakcje między nimi. I druga rzecz dotyczy tych właśnie abstrakcji. Te abstrakcje nie powinny zależeć od detali, to detale powinny zależeć od abstrakcji. Innymi słowy, to co mówi wujek, można skrócić do jednego zdania, że generalnie kod nie powinien zależeć od rzeczy, inaczej, powinien zależeć od rzeczy, które są na tym samym poziomie abstrakcji lub wyższym niż on sam. No i w naszym przykładzie, gdzie mamy zgrzyty, gdzie mamy niezgodność z tymi zasadami? Między Team REST Resource'em a Team Service'em tego zgrzytu nie ma, no bo niskopoziomowe zależy od wysokopoziomowego, więc wpadamy w ten or higher, jest OK. Natomiast tutaj, tak, ten Team Service zależy od dwóch niskopoziomowych rzeczy i tu jest zgrzyt. OK, więc w takim razie, jak już wiemy, gdzie jest problem, gdzie mamy niezgodność z tą zasadą, to posłuchajmy się tych punktów i zróbmy tak, żeby było dobrze. Czyli stwórzmy te abstrakcje. Od razu powiem, że w Javie abstrakcje to są interfejsy albo klasy abstrakcyjne, więc wyobraźmy sobie, że stworzymy sobie dwa interfejsy, nazwijmy je sobie Team Repository i User Service. Ważne jest to, i to jest w zasadzie krytyczne w tym wszystkim, że te abstrakcje, tak jak widzicie, zostały umieszczone przeze mnie w pakiecie Logic, czyli one są na tym samym poziomie abstrakcji, co Team Service. One będą używały tych samych pojęć, co Team Service. W szczególności na przykład ten User Service będzie miał tą metodę, na której nam tak zależało, czyli Does User Exist, czyli one są skrojone na miarę dla tego Team Service'u. Więc to jest jakby jedna rzecz. Stworzyliśmy sobie tam abstrakcję i teraz punkt drugi, to detale powinny zależeć od abstrakcji. W naszym przykładzie detalami są ten DAOS i ten Resource, więc to niech one importują sobie te interfejsy i niech one będą jego implementacjami. Okej, okay, voilà, zrobione. Zobaczcie, że w efekcie co się wydarzyło? W efekcie odwróciły nam się strzałki, jeżeli chodzi o importowanie, bo teraz, okej, okay, przepływ sterowania nadal jest od góry do dołu, niemniej zależności są, na początku są od góry do dołu, ale tutaj już jest odwrócenie, tak? Czyli zobaczcie, że sterowanie będzie spływało w dół, ale same importy nagle się odwróciły. I co my w efekcie tego zyskaliśmy w efekcie tych zmian? Po pierwsze, mamy większą stabilność kodu, bo zauważcie, że no właśnie, te nasze abstrakcje są na pewno bardziej stabilne niż klasy konkretne, tak? Nie wiem, coś się zmieni w tabeli bazy danych, ta abstrakcja Team Repository najprawdopodobniej, jeżeli dobrze sobie to zaprojektowaliśmy, nie będzie musiała na to zareagować, tak? To ta implementacja, ten DAOS będzie musiał to zrobić, więc mamy większą stabilność kodu. Mamy też niższy coupling, czyli mamy słabsze powiązanie, mówiąc po polsku, między logiką a tymi dwiema warstwami poniżej. W efekcie mamy większą modularność, bo możemy na przykład sobie tą implementację abstrakcji Team Repository wypiąć i postawić inną. I to akurat jest bardzo przydatne, bo to nam pozwoli łatwiej przetestować logikę, tak? Bo wyobraźmy sobie, że żeby przetestować Team Service, my teraz tak naprawdę na czas testów postawiamy sobie najprostszą możliwą implementację tego Team Repository, na przykład mapę w pamięci. I nie musimy się męczyć z jakimś mokowaniem czy tworzeniem tego obiektu DAO i tak dalej, i tak dalej. No i czwarta rzecz to logika narzuca API, bo tak jak powiedzieliśmy, wrzucamy sobie te nasze abstrakcje do warstwy logiki, żeby one były wysokopoziomowe. I w efekcie Team Service korzysta z klas, które są na jego poziomie, tak? On rozmawia z kimś, kto jest na jego poziomie, kto rozumie jego potrzeby i kto daje mu dokładnie to, czego on chce, tak? Team Service ma swoje problemy, musi umieć otworzyć tą komendę, dodaj członka do zespołu i on nie chce się użerać z jakimiś tabelami czy z jakąś operacją get all users. On chce rozmawiać z kimś, kto po prostu się do niego dostosuje, bo on jest, mówiąc brutalnie, on jest tutaj po prostu najważniejszy. I to są nasze zyski. A czy są jakieś straty? Tak, są, bo nie ma róży bez kolców i
strata pierwsza jest taka, że musieliśmy się trochę bardziej napłacić. Trzeba było tego kodu więcej zaprojektować, tak pojawiły się te interfejsy, trzeba było też więcej napisać, więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz, trzeba czytać więcej kodu, no bo on się teraz w ogóle rozproszył, tak? Mamy już nowe byty i zobaczcie, interfejsy są w jednym miejscu, żeby zobaczyć to, co tak naprawdę je realizuje, trzeba przeskoczyć do innych pakietów. W IntelliJ-u to nie jest trudne, jest na to skrót, ale trzeba to będzie zrobić. No i trzecia rzecz, spadła czytelność właśnie przez to rozproszenie, no i utrzymywalność. No, kolejna osoba, która w to wszystko będzie chciała wniknąć, zrozumieć, będzie miała trochę więcej układanek elementów składowych do wczytania do głowy. Niemniej od razu powiem, że ta czytelność, ona spadła, bo mamy więcej elementów, ale też w sumie wzrosła, bo na przykład łatwiej się czyta Team Service to na bank. Tak, więc tutaj z taką oto pomocą, z pomocą DIPA doprowadziliśmy do takich zalet i delikatnych wad. Jak jesteśmy już przy tym punkcie, to aż się właśnie prosi, żeby zrobić małą dygresję na temat architektury heksagonalnej, bo jak tak sobie spojrzymy jeszcze raz na te zależności, jeszcze raz sobie spojrzymy na definicję DIPA, żeby zależności były zawsze do tego samego lub wyższego poziomu abstrakcji, to wypisz, wymaluj, jak sobie to oznaczymy, czyli ten wyższy poziom abstrakcji sobie zakreślimy na przykład tym malinowym kolorem, a te niższe poziomy tym żółtym, to właśnie wypisz, wymaluj, co my dostaliśmy. Dostaliśmy właśnie architekturę heksagonalną i jej istotą jest właśnie to, że kierunek zależności jest zawsze do wnętrza heksagonu, czyli do tego, co jest na wyższym poziomie abstrakcji, tak? Tutaj uwypuklimy to. Strzałki, importy są od zewnątrz, od żółtego do malinowego. Nie są w tę stronę, bo to było w tym pierwszym podejściu, to była w sumie architektura warstwowa, gdzie to wszystko spływało w dół. One są właśnie od niższego poziomu abstrakcji do wyższego. I tak naprawdę architektura heksagonalna to jest nic innego jak DIP, zastosowany po prostu na poziomie całej domeny czy całego systemu, zastosowany jako taki wzorzec architektoniczny. Więc w sumie warto to po prostu mieć w głowie, że tak naprawdę, nie wiem, gdybyście mieli rozmowę rekrutacyjną ze mną i gdybym ja was zapytał, ok, to na czym polega DIP i wy byście narysowali ten rysunek i pokazali, że te strzałki przebiegają od zewnątrz do wewnątrz i powiedzieli, że chodzi o to, żeby zależności były od niższego poziomu do wyższego, to ja już wiem, że wy wiecie, co tak naprawdę jest istotą całego tego konceptu i nie trzeba już nic więcej dodawać. Ok, i to, co sobie powiedzieliśmy, czyli właśnie tworzenie tych abstrakcji dla warstw tutaj technicznych, to jest pierwszy przykład, kiedy stosujemy DIPA, tak? Abstrahowanie właśnie warstw technicznych, czyli abstrahowanie tego, co jest żółte. Odwracamy zależności, żeby nasza domena, to, co jest malinowe, nie zależało od tego, co jest żółte. Drugim przykładem jest użycia DIPA, zastosowania DIPA jest abstrahowanie domen zależnych. I tutaj ta nasza domena teamów, to teraz ją sobie tak przedstawmy w takim uproszczonym widoku. Wyobraźmy sobie, że właśnie to jest jedna z domen, które mamy w naszym systemie. Mamy jeszcze domenę tasków, domenę zadań. Tak, czyli mamy zespoły, zarządzamy zespołami w naszym systemie, zarządzamy również zadaniami i mamy trzecią domenę, domenę pracy, która jest zbudowana na bazie tych dwóch i ona na przykład chce wyliczyć workload, czyli obciążenie. Ona chce na przykład, nie wiem, dla sprintu dowiedzieć się, załóżmy, że mamy właśnie pięcioosobowy zespół, dwutygodniowy sprint i oni mają, ci ludzie z tego zespołu, te osoby mają, nie wiem, 20 zadań. Ta domena chce wyliczyć to, ile generalnie pracy dziennie musi każdy z członków wykonać, żeby cel, zaliczyć cel sprintu na przykład. No i wyobraźmy sobie, że w sumie to nie ma co wyobrażać sobie, tylko tak po prostu jest, że w związku z tym ta domena work i ten agregat workload będzie musiał zależeć od teamów, od teamu i od taska, żeby móc wyliczyć to obciążenie pracą. No i teraz właśnie wyobraźmy sobie, że w obu tych domenach, teams i tasks, są jakieś agregaty DDD, czy w ogóle jakieś obiekty, które mają swoje operacje typu dodaj członka, usuń członka, pobierz pojemność zespołu dla zadanego przedziału czasu, może właśnie dla tych dwóch tygodni, jednostką może być, nie wiem, mogą być mendeje, mogą być story pointy, więc mamy tutaj taki agregat jak team w domenie teams, mamy taki analogicznie w domenie tasks, mamy agregat task, który też ma swoje operacje, pobierz czas trwania, przesuń o ileś dni, pobierz estymaty też właśnie, czy to w mendejach, czy w story pointach, zmień estymatę w mendejach na, nie wiem, na 15 mendejów i takie mamy byty w tych dwóch domenach, tych niższych. I jednocześnie nasza domena work i ta klasa workload, ona, żeby wykonać swoją robotę, policzyć to obciążenie pracą, ona by chciała, żeby team to miał tylko te dwie metody. Pobierz mi capacity dla zadanego przedziału czasu. Może ona nawet nie chce przekazywać jednostki, bo załóżmy, że ta domena work, ona tylko pracuje na przykład w mendejach, czyli w osobodniach. I tak samo chce mieć tylko metodę do policzenia, do dowiedzenia się w zadanym przedziale czasu, ilu jest członków w tym zespole, bo ona chce podzielić to obciążenie per osoba, więc w zasadzie tylko jest jej ta liczba do tego potrzebna. I analogicznie, jeżeli chodzi o zadanie, to ona chce wiedzieć, jaki jest jego czas trwania, jaka jest jego estymata, nic więcej. Więc wychodzi na to, że
to, co oferują domeny Teams i Tasks i te dwa agregaty, te dwie klasy, które tutaj istnieją, jest po prostu nie za dużo. I tu znowu z pomocą przychodzi Deep, który jest nam w stanie ten język na potrzeby domeny workload dostroić, bo tak naprawdę co możemy zrobić? Możemy utworzyć sobie dwa interfejsy właśnie z tymi metodami, z tymi dwiema i tymi dwiema, a ich implementację, tutaj roboczej nazywam Team Int, żeby się zmieściły na ekranie, możemy właśnie wyrzucić poza domenę do jakiejś warstwy integracji i te implementacje będą implementowały te dwa interfejsy z użyciem właśnie tych konkretnych klas. Czyli w ten oto sposób właśnie doprowadziliśmy do tego, że domena Work i jej agregat Workload znowu rozmawiają z kimś na swoim poziomie, z tymi abstrakcjami Team i Task, nie muszą się męczyć ze zbyt na przykład złożonym API, który jest w klasach poniżej, z tych domen poniżej. I tutaj może wam się lampka zapalić, bo okej, to jest fajne, tylko trzeba się było znowu faktycznie namęczyć, żeby tylko trochę ułatwić życie klasie workload, trzeba było stworzyć dwie abstrakcje, dwa interfejsy, zrobić ich implementację. Czy się tego nie da zrobić jakoś prościej? I to jest dobra intuicja, bo faktycznie koszt był całkiem spory do poniesienia i na przykład alternatywą do tego podejścia może być po prostu wzorzec projektowy fasada. I przeanalizujmy sobie na szybko, co tak naprawdę ten wzorzec nam daje, a co nam zabiera. Więc porównajmy sobie Deepa z fasadą. Tu mamy to rozwiązanie, które widzieliśmy przed chwilką z Deepem. A jak by to wyglądało z fasadą? Z fasadą wyglądałoby to po prostu tak, że mamy konkretne klasy. Tutaj specjalnie nazwałem je Team Facade, Task Facade, żeby się wyróżniały. Te właśnie fasady umieszczamy też w naszym pakiecie Logic. Czyli zobaczcie, mamy dwa razy mniej bytów, bo to było interfejs, implementacja, a to mamy po prostu od razu konkretną klasę, więc jest już o tyle lżej, a wciąż mamy to samo, jakby mamy wciąż tę zaletę, że workload pracuje z kimś, kto jest na jego poziomie, no bo w tych fasadach umieścimy dokładnie te metody, które widzieliśmy wcześniej w interfejsie, więc jest OK. Tylko że jest jednak trochę mniej OK niż z Deepem, bo co jednocześnie straciliśmy? Straciliśmy odwrócenie zależności. Zobaczcie, że te strzałki niebieskie już teraz wychodzą z naszego malinowego środka, tak, już nie są do wewnątrz. A co to dla nas oznacza? No to oznacza, że mamy silniejszy coupling, tak, bo teraz jakieś zmiany w tych domenach będą wymagały zmiany w naszej pakiecie Logic w tych klasach fasady. No i najbardziej to chyba będzie bolało to, że to się będzie trudniej testowało, no bo teraz, żeby móc przetestować klasę workload, trzeba będzie stworzyć obiekt facade, team i task. No a to już są konkretne klasy, to już nie są interfejsy, które możemy zaimplementować w najprostszy możliwy sposób, tylko musimy jakoś je utworzyć, ewentualnie zamokować, więc jest trochę trudniej. Niemniej wciąż mamy tę zaletę, że workload, ten agregat workload pracuje z tym, z kim chciał, z kimś, kto jest na tym jego poziomie i kto jest do niego dostosowany, więc jest OK. Niemniej trochę mniej OK. I to był drugi przykład użycia Deepa. A trzeci przykład to jest z kolei abstrahowanie, ale identyfikatorów i kolekcji, czyli już w obrębie malinowego środka możemy sobie jeszcze też podciągać poziomy abstrakcji i weźmy na warsztat najpierw identyfikatory. Wyobraźmy sobie, że mamy identyfikator zasobu, resource ID i możemy go zamodelować jako po prostu zwykły string albo jako resource ID typ domenowy. I co tak naprawdę, jakie są wady, zalety? Jeżeli chodzi o ten prosty identyfikator ze stringiem, to teraz, jeżeli będziemy chcieli wywołać na nim jakąś metodę, no to IntelliJ nam podpowie całą litanię po prostu metod i raz, że ich jest dużo, a dwa, że one w ogóle, jak się tak człowiek zastanowi, nijak nie pasują do naszego języka, do naszego świata, bo co tak naprawdę w świecie identyfikatorów oznacza jakieś ends with? Pewnie my traktujemy identyfikator jako całość. No nie chodzi pewnie o to, żeby identyfikator czymś się kończył albo jakiś code point add. Lepiej jest mieć właśnie swój własny typ, który po pierwsze ma mniej metod, a po drugie te metody są dostosowane do naszego języka. No i tutaj przykład akurat czterech prostych metod. I analogicznie, jeżeli chodzi o kolekcje, możemy mieć na przykład kolekcję teamów, mapę zrealizowaną jako mapę team ID team, kluczem team ID, wartością team, a możemy mieć swój własny typ domenowy i znowu, jeżeli będziemy chcieli jakoś wykonać operację na tej pierwszej mapie teams, to znowu IntelliJ nam podpowie wszystko to, co jest w tym interfejsie, czyli całą litanię metod i znowu, co tak naprawdę w świecie teamów oznacza słowo contains key albo value? Nie ma tam takich pojęć, nie? Raczej spodziewalibyśmy się, że jak wywołamy operację, będziemy się wywołać jakąś operację na klasie teams, to podpowiedzą nam się takie dostosowane do naszych potrzeb metody w stylu get by team ID. Pobierz mi zespół po jego identyfikatorze, albo iterator, albo size, albo stream. Nic więcej. Znowu węższe API, ale przede wszystkim znowu język, czy jakby to, co oferuje ten nasz domenowy twór, dostosowane do tego, czego potrzebujemy. Nie musimy znowu zniżać naszego poziomu abstrakcji do jakichś takich technikaliów typu klucz, wartość czy get bytes, jak to było w przypadku tego identyfikatora. Tak, i to był trzeci przykład, kiedy możemy zastosować Deepa. I teraz część z was może mieć taką minę jak Chudy na tym rysunku, bo to jest super, że w takim razie wychodzi na to, że Deep jest naprawdę wszędzie, tak? Możemy Deepem abstrahować
technikalia typu właśnie dostęp do bazy danych, czy dostęp do sieci, czy jakieś kolejki i tak dalej. Możemy abstrahować komunikację z innymi domenami, możemy abstrahować też komunikację w obrębie domeny, ale z drugiej strony to jest przerażające, że on jest tutaj w tych wszystkich miejscach. No i prawda jest taka, że tak właśnie jest, że jak się tak zastanowić, to nasza praca jako deweloperów polega na tym, że my ciągle każemy czemuś pracować z czymś, jakiemuś jednemu klockowi z innym klockiem, czy to klasie z klasą, czy modułowi z modułem, czy systemowi z systemem. I na bank najczęściej się okaże, że jedno nie do końca pasuje do drugiego, tak? Bo to potrzebuje takich metod, to oferuje takie, to stosuje taki język, to oferuje taki. I DIP jest niczym innym jak tym takim spoiwem między nimi. On jest takim, z jednej strony można powiedzieć, falochronem, bo tworząc abstrakcję, która jest stabilna, my stawiamy tak naprawdę między jednym a drugim klockiem falochron, dzięki czemu jeden klocek nie będzie się musiał zmieniać, kiedy ten drugi się zmieni z jakichś nieistotnych dla tego pierwszego powodów. A z drugiej strony możemy powiedzieć, że ten DIP jest takim właśnie spoiwem, taką powiedzmy, nie wiem, tkanką czy ścięgnem w stawach, tak? Dzięki któremu dwie kości, jak pracują razem ze sobą, współpracują, to nie zgrzytają, tak? Więc dlatego tego DIPa, można powiedzieć, jest tak dużo. I w sumie warto, myślę, że warto się z tym pogodzić i wyrobić sobie takie wyczucie, kiedy faktycznie inwestować w taką zaawansowaną technikę, jaką jest DIP, a kiedy na przykład wystarczy tylko fasada, ale o tym jeszcze powiem. OK, więc wracając do naszego początkowego slajdu z tymi dwiema technikami, to podsumujmy sobie, co wiemy o DIP-ie. Więc o DIP-ie wiemy, że wchodzi w nim o to, kto kogo importuje, czyli chodzi o poleganie na stabilnych abstrakcjach. Wiemy również, że DIP jest podstawą dla architektury heksagonalnej i wiemy również, że może być zastępowany przez wzorzec fasady, tutaj gwiazdka, bo to zastępowanie ma też swoje koszty, tracimy odwrócenie zależności, wzmacniamy coupling, utrudniamy sobie testowanie. Niemniej da się. I w ogólności, jeżeli chodzi o wpływ DIP-a na jakość naszego kodu, to on nam poprawia coupling, mamy luźniejsze powiązania, poprawia nam modularność, bo możemy coś wypinać, tak, i jakąś implementację abstrakcji wypiąć i wstawić jakąś inną, chociażby na potrzeby właśnie testów i w związku z tym mamy też poprawione testy. A co nam pogarsza? No trochę tą czytelność, ale to tak jak powiedziałem, gdzieś zyskujemy na czytelności, gdzieś tracimy, no i tę utrzymywalność, więc jest trochę trudniej się poorientować w kodzie. I te wszystkie pięć atrybutów, one składają się na taki meta-atrybut właśnie, jakim jest rozwijalność. W sumie tak te trzy poprawiają rozwijalność, te dwie ją pogarszają, czy pogorszenie tych dwóch pogarsza rozwijalność, a w sumie rozwijalność jest, tak jak powiedziałem, wydaje się, że takim kluczowym atrybutem jakościowym, wymaganiem niefunkcjonalnym w naszych systemach, no bo nawet najlepszy system, który robi wszystko, co trzeba, a który jest nierozwijalny dalej, w zasadzie przestaje mieć wartość, bo wiadomo, że w dzisiejszym świecie wszystko się zmienia i trzeba ciągle coś rozwijać, przerabiać i tak dalej. Okej, to tyle, jeżeli chodzi o DIP-a i jego podsumowanie. Przejdźmy teraz do tego zielonej techniki, czyli inversion of control. Od razu powiem, że tak jak w DIP-ie chodzi o to, kto kogo importuje, tak w IOC chodzi o to, kto kogo wywołuje. Czyli chodzi o to, żeby przenosić odpowiedzialność za coś na innych. Zamiast ja, żebym coś robił, niech ktoś inny zrobi to za mnie. Niektórzy nawet porównują IOC do takiej zasady Hollywood. Don't call us, we'll call you. Nie dzwoń do nas. My zadzwonimy do ciebie, tak? Nie ja mam coś zrobić, to ktoś inny coś zrobi. Ja mam czekać albo mam być bierny w ogólności. I jeżeli chodzi o IOC, trochę uprzedzając fakty, dodam od razu, że obie te techniki się ze sobą uzupełniają i co więcej, te same atrybuty jakościowe, które poprawia DIP, te same również poprawia i pogarsza IOC. To za chwilkę się okaże dokładnie, kiedy będziemy mówili o konkretnych sytuacjach. A właśnie jeżeli chodzi o te sytuacje, IOC jest taką bardzo ogólną techniką i ona ma, można powiedzieć, że ma swoje wcielenia w czterech konkretnych sytuacjach i o nich teraz. Pierwsza sytuacja to jest tworzenie obiektów. Chodzi o tworzenie złożonych obiektów. Załóżmy, że ja jestem samochodem i na przykład ja nie chcę w swoim konstruktorze samodzielnie, nie wiem, tworzyć kół, tworzyć silnika, skrzyni biegów. Ja chcę, żeby ktoś inny to za mnie zrobił, chcę tą odpowiedzialność przenieść, na przykład na fabrykę samochodów. Ja jestem samochodem, ja mam umieć jeździć, mam być sprawny i tak dalej, więc niech ktoś inny przekaże mi gotowe elementy i właśnie tutaj, jak się domyślacie, ta technika to jest wstrzykiwanie zależności. Ktoś ma mi wstrzyknąć gotowe podzespoły, jeżeli chodzi o mnie jako samochód. Więc IOC, jeżeli chodzi o tworzenie obiektów, nazywa się konkretnie dependency injection. Taka jest tutaj relacja między tymi dwoma pojęciami. Dependency injection możemy realizować za pomocą różnych narzędzi. Jednym z nich jest oczywiście Spring, jego adnotacje, auto-wired i tak dalej. Możemy to rzeczywiście właśnie sami zrobić sobie, na przykład wzorzec faktory, to co powiedziałem, fabryka samochodów.
To jest, jakby, pamiętajmy, to jest technika, a to są możliwe implementacje. Możemy wykorzystywać gotowe narzędzia, jak Spring, możemy robić to samodzielnie, używając właśnie takich narzędzi jak wzorce projektowe, jak takie narzędzia mentalne, które mamy już wypracowane. I to jest pierwsza sytuacja, kiedy używamy IOC. Druga sytuacja to jest powiadamianie obiektów o zmianie, czyli coś się we mnie zmieniło i ktoś jest tym zainteresowany. I teraz zamiast ja mam o tym powiadomić tych zainteresowanych, przenoszę tę odpowiedzialność na kogoś innego i wtedy mówimy, że IOC to są po prostu eventy. I znowu, eventy możemy zaimplementować z użyciem Springa chociażby, czyli adnotacja event listener i podobne, albo możemy sobie sami zaimplementować to poprzez wzorzec obserwatora. Trzecia sytuacja to jest obsługa rzeczy, jak to się mówi, ortogonalnych do logiki biznesowej, takich jak transakcyjność, jak security, jak audyt. Dla przykładu, jeżeli z kolei teraz jestem serwisem Team Service, tym z poprzedniego przykładu, no to ja jestem skupiony na tym, żeby zrobić robotę, czyli żeby dodać tego członka do zespołu. I nie chciałbym, żeby musiał jeszcze myśleć o tym, że okej, muszę zweryfikować, czy ten, kto wywołuje mnie, ma do tego uprawnienia albo zapisywać jakieś jego dane. Ja chcę to znowu zdelegować na kogoś innego i do tego służy aspekt oriented programming. I znowu, możemy je zrealizować albo Springiem, czyli anotację transactional, security i tak dalej, albo na przykład wzorcem dekoratora, tak? Czyli ja jako team service mogę zostać udekorowany innym serwisem od security, a ten może być jeszcze udekorowany, jakby owinięty jeszcze kolejną warstwą, czyli audyt i jeszcze kolejną warstwą transakcyjność. Generalnie znowu chcę to na kogoś zdelegować, ktoś inny, żeby to za mnie zrobił. I czwarta sytuacja to są generalnie powtarzające się fragmenty flow i tu w ogólności po prostu mówimy o frameworkach. I przez flow rozumiemy właśnie przepływ sterowania, flow of control. I na przykład przykładem frameworka no Uber bardzo popularnym jest Hibernate, tak? Hibernate w naszym przepływie sterowania zajmuje się przemapowaniem naszych obiektów ze świata obiektowego na tabelę w bazie danych, tak? Czyli to jest Object Relational Mapper. Podobnie JSF, czyli tu już mamy. Oddajemy w jego ręce ten fragment flow, który dotyczy komunikacji z UI-em. Tak, nie mamy dużo czasu, więc od razu powiem, że tymi dwiema ostatnimi technikami nie będziemy się zajmowali, natomiast chcę opowiedzieć trochę więcej jeszcze o tych dwóch pierwszych i weźmy na warsztat tworzenie obiektów, czyli dependency injection. O dependency injection myślę, że wszyscy słyszeliśmy już bardzo dużo i wszyscy już myślę, że jesteśmy tym w jakimś stopniu może nawet znudzeni. Jedna tylko krótka informacja, którą chciałem tutaj podkreślić. Prosty przykład. Ten nasz team service z początku mojej prezentacji. Wstrzykujemy sobie, no właśnie poprzez Springa, wstrzykujemy sobie do niego ten nasz Hibernate DAO. I właśnie, tutaj co się dzieje, to mamy wstrzyknięcie konkretnej klasy, Hibernate DAO, przez konstruktor. I to jest tak naprawdę właśnie czyste dependency injection. My tu po prostu wstrzykujemy konkretną klasę, nic tutaj się więcej nie dzieje. Ale jest też inne podejście, które jest w sumie bardziej znane, czyli do naszego team serwisu my wstrzykujemy znowu poprzez Springa, ale wstrzykujemy tym razem nie konkretną klasę, tylko interfejs, tę naszą abstrakcję. I my tutaj tak naprawdę wstrzykujemy jakąś implementację tej abstrakcji. Tak? No pewnie w naszym przykładzie to będzie ten DAO jako jedyna implementacja, ale my tego tutaj nie wiemy. I to jest całe szczęście, bo dzięki temu w testach możemy tutaj wstrzyknąć tę właśnie naszą implementację repozytorium in-memory z użyciem zwykłej hashmapy na przykład. Ale to jest ważne tutaj. Ważne jest to, że my tutaj tak naprawdę w tym podejściu mamy połączenie DIPA z DI-em, bo ktoś najpierw musiał tę abstrakcję utworzyć, ktoś musiał najpierw zastosować DIPA, żeby stwierdzić, że okej, musimy tutaj stworzyć ten falochron, czy to spoiwo, a dopiero potem poprzez to spoiwo, że tak powiem, wstrzykujemy sobie konkretną implementację, czyli mamy dopiero wtedy dependency injection. I myślę, że to jest generalnie wyjaśnienie, dlaczego, jeżeli wracając do tego przykładu z początku, tego pytania o najtrudniejsze pytania rekrutacyjne, dlaczego wielu osobom to się po prostu myli, deep z DI-em, bo najczęściej właśnie stosujemy DI-a w połączeniu z DIP-em i w głowach wielu osób to jest po prostu sklejone w całość, a tak naprawdę warto mieć to jakby rozdzielone jednak w głowie, rozcięte, że tutaj ktoś najpierw zastosował DIP-a, wytworzył abstrakcję, a dopiero mając tą abstrakcję, poprzez nią wstrzykuje sobie konkretną zależność, czyli wtedy dopiero mamy zastosowany dependency injection DI-a. OK, i to tyle, jeżeli chodzi o to tworzenie obiektów, więc teraz jeżeli ktoś Wam powie, że DIP i DI to jest to samo, to myślę, że ta reakcja Clinta Eastwooda z filmu Gran Torino, to wzdrygnięcie się jest jedyną słuszną i po prostu należy chwilę później tej osobie wyjaśnić, na czym polega błąd w jej rozumowaniu. I mam nadzieję, że wy już czujecie to wzdrygnięcie, kiedy ktoś sugeruje, kiedy ktoś mógłby Wam zasugerować, że to jest po prostu jedna technika. OK, przejdźmy teraz w takim razie do eventów, czyli do powiadamiania o zmianie, o tej ostatniej technice, o której chcę powiedzieć.
I wyobraźmy sobie, że mamy taki przykład znowu z naszą domeną teamów, ale tym razem oprócz niej mamy w systemie jeszcze domenę ryzyk do zarządzania ryzykami, jak to w każdym projekcie jest. Tak? Mamy zarządzanie zasobami, zarządzanie zadaniami, zarządzanie ryzykami i oprócz tych ryzyk mamy właśnie tą jeszcze pracę. Tak? I teraz wyobraźmy sobie znowu, że my chcemy dodać członka do zespołu poprzez tę domenę team, ale właśnie obie te domeny, ryzyk i pracy, są tym faktem zainteresowane, tą zmianą stanu. Bo pierwsza domena ryzyk chce zmniejszyć ryzyko dla tego zespołu, ryzyko niezrealizowania celu. No bo jeżeli pojawiła się nowa osoba na pokładzie, no to w sumie jest większa szansa, że zespół dowiezie w tym samym czasie, bo jest więcej osób, które mogą pracować. Analogicznie domena work też będzie chciała ten workload przeliczyć, no bo więcej osób, więc per osoba mniej pracy na głowę. Jak możemy to zaimplementować? Wyobraźmy sobie, że implementujemy to w klasie team, czyli tutaj w tym tutaj oto agregacie. No i co robimy? Stosujemy naszą już znaną technikę dependency injection, strzykujemy sobie oba te serwisy i w naszej komendzie add member, tej, która faktycznie doda członka do zespołu, robimy co następuje. Po pierwsze, jak to w każdej komendzie, walidujemy niezmienniki, czyli upewniamy się, że w ogóle można ją wykonać, czyli upewniamy się tu w tym konkretnym przykładzie, że ten członek już nie istnieje w zespole, no bo dwa razy nie można być w tym samym zespole. Załóżmy, że taka jest reguła biznesowa, w sumie zdroworozsądkowa. Po kroku drugim, jeżeli walidacja przeszła, wyjątek nie poleciał, w kroku drugim dodajemy do naszej wewnętrznej kolekcji members tego właśnie członka nowego przekazanego w argumencie. No i właśnie w kroku trzecim powiadamiamy o zmianie. Powiadamiamy jeden serwis i drugi, tak? Obniżamy ryzyko niedowiezienia celów i przeliczamy workload. I w sumie w zasadzie można powiedzieć, że wymaganie spełnione, możemy, jak to się mówi, odpocząć, możemy pójść na kawę, tylko że jak na tej kawie będziemy i chwilę się zaczniemy zastanawiać nad tym, co napisaliśmy, to dojdziemy do wniosku, że to rozwiązanie takie zgrabne, a jednak w sumie pełne wad, bo no właśnie, bo jak tak się zastanowić chwilę, to pierwszą wadą jest to, że my tak naprawdę mamy teraz dwukierunkową zależność między naszymi domenami Teams i tymi dwiema wyżej położonymi. Dla przykładu skupmy się na tych dwóch. Skąd jest ta dwukierunkowa zależność? No po pierwsze, domena Teams zależy od risks, no bo trzeba sobie wstrzyknąć ten jej risk service, więc się już pojawia import. A z drugiej strony domena ryzyk też musi sobie importować coś z domeny Teams, no bo tu się pojawia this, my przekazujemy ten team. Więc ta metoda lower goals risk for team, ona tutaj będzie, ta klasa risk service będzie z kolei importowała coś z domeny Teams. No i to by nam się nawet upiekło, chyba że mamy na przykład Mavena i te trzy domeny są w trzech różnych artefaktach, to Maven na przykład w ogóle nie skompiluje takiego projektu, bo powie, że hej, masz między dwoma artefaktami cykliczną zależność. Ja nie wiem, jak mam to poukładać w sekwencję, nie da się. Więc nasze piękne rozwiązanie, tak eleganckie, jakie by nie było, nawet się kurczę nie chce skompilować. To jest pierwsza wada. No tutaj pokazuje, że analogiczna jest kierunkowa zależność również z domeną work. Druga wada, nasz kod jest zamknięty na rozszerzanie. Na przykład wyobraźmy sobie, że pojawia się trzecia domena, na przykład raportów, która też chce dowiedzieć się, że pojawiła się nowa osoba w zespole, bo chce jakieś raporty zaktualizować. OK, dodajemy tą domenę, ale teraz, żeby faktycznie ona została powiadomiona, to my niestety, ale musimy otworzyć klasę team, bo musimy tutaj wstrzyknąć kolejny serwis i tu dodać kolejną linijkę do tej komendy add member. Więc jesteśmy zamknięci na rozszerzanie, krótko mówiąc, naruszamy open close principle, czyli literkę O z solida. I trzecia wada, ogólnie rzecz biorąc mamy po prostu tight coupling między klasami z różnych domen, no bo zobaczcie, w klasie team my musimy to wszystko wstrzyknąć, ale co gorsza, to klasa team generalnie musi wiedzieć, że tak naprawdę na czym polega obsługa jej zmiany stanu w domenie zależnej. To ona decyduje, aha, dobra, że to trzeba obniżyć ryzyko, tak, bo to w niej wywołujemy tą konkretną metodę, albo że trzeba przeliczyć workload, jakby jest bardzo silna zależność między tymi rzeczami. No i co możemy z tym zrobić? No właśnie, możemy tak naprawdę jeszcze nie zastosować eventów, czyli nie musimy jeszcze stosować IOC. Najpierw możemy zastosować no, tego DIP-a, który jest, tak jak powiedziałem wcześniej, po prostu wszędzie. I możemy, jak to w DIP-ie, o co w DIP-ie chodzi? Chodzi o to, żeby wytworzyć jakąś abstrakcję. Więc wytwarzamy sobie abstrakcję Team Observer, którą, tak jak to mówiliśmy wcześniej, umieszczamy w naszym, żeby ona była na tym samym poziomie abstrakcji, to co Team, to wypadałoby, żeby umieścić ją tutaj w warstwie logiki. I ten Team Observer jest jakimś naszym interfejsem, który implementują oba te serwisy, Risk Service i Work Service. I teraz jak wygląda nasz kod? Nasz kod wygląda tak, kod klasy Team, że my już teraz tym razem wstrzykujemy sobie jakąś kolekcję tych obserwatorów. To jest to, co powiedziałem wcześniej, że tu mamy połączenie tak naprawdę DIP-a, bo ktoś stworzył abstrakcję, z DI-em, bo przez tą abstrakcję sobie wstrzykujemy jakieś implementacje. I teraz nasze powiadamianie o zmianie stanu to jest zwykła pętla for przy tych obserwatorów. Załóżmy, że mamy w tym interfejsie metodę onTeamMemberAdded. Tak? My po prostu wywołujemy tą metodę i
To, że tam trzeba obniżyć ryzyko albo przeliczyć workload, to już jest w implementacjach tych obserwatorów. Tak, bo teraz nasze oba te serwisy, Risk Service i Work Service, są tymi obserwatorami. I już jest dużo lepiej, tak? Nie mamy już tego couplingu, bo mniej, w sensie jest on dużo słabszy, bo my jako team wiemy dużo mniej o obserwatorach. Jesteśmy open-closed, bo teraz jak się pojawi domena raportów, to tak naprawdę wystarczy ją dołożyć, a ona się tutaj sama wstrzyknie. Zniknęła nam dwukierunkowa zależność. W ogóle deep jest bardzo dobrą techniką do pozbywania się tego typu zależności. Jak macie takie problemy, to tam deep to the rescue od razu. No właśnie, więc idziemy na tą kawę zadowoleni z siebie, no ale wracamy, albo wracając myślimy, i znowu okazuje się, że są wady. I znowu są trzy, i co więcej, jak tak się zastanowić, to te trzy wady, które teraz za chwilę sobie tutaj wymienimy, one de facto były już w tamtym poprzednim rozwiązaniu, tym pierwszym. Tylko że możemy sobie powiedzieć, że tamte główne wady tamtego pierwszego rozwiązania przesłoniły nam teraz te kolejne trzy, które zgarnęliśmy tamte, widzimy teraz te tutaj. I na czym one polegają? Wciąż mamy jednak zależność między klasą team a tymi obserwatorami. Ona wciąż musi sama powiadomić tych obserwatorów o tym. Ta pętla Ford wciąż tu jednak musi być. Mniej to boli niż wcześniej, ale wciąż to boli. Po drugie, i to jest ważniejsze, my musimy w klasie team sami obsługiwać te błędy obsługi obserwatorów, no bo ja tego tutaj nie dodałem w tym fragmencie kodu, żeby mi się to zmieściło na ekranie, tak mówiąc krótko, ale my tu powinniśmy wokół tego wywołania observer on team member added dodać try catcha, no bo jeżeli jakikolwiek obserwator jest źle napisany i jego w ramach obsługi on rzuci jakiś wyjątek, to my nie chcemy, żeby on przerwał nam pętlę i całą obsługę, nie chcemy, żeby, nie wiem, błąd w tym risk serwisie, żeby nam przerwał obsługę tego eventu w work serwisie, tak? Musimy tutaj jakoś to obsłużyć. W tym catchu, nie wiem, albo przynajmniej zalogować ten błąd, a najlepiej w ogóle poinformować kogoś mądrzejszego od nas, od klasy team, że hej, coś tu się stało, trzeba coś z tym fantem zrobić, jeden z obserwatorów jest źle napisany. Więc to jest druga wada. I trzecia wada jest taka, że to klasa team decyduje o trybie obsługi tego zmiany swojego stanu przez obserwatorów. Czy to będzie synchronicznie, czy asynchronicznie? No tutaj jest synchronicznie, czyli my w tym samym wątku, w którym zmieniliśmy swój stan jako zespół, w tym samym wątku odbywa się obsługa. I to też jest problematyczne, bo jeżeli na przykład ta domena raportów, ta trzecia, nie wiem, ma do zaktualizowania teraz 1000 raportów, to nagle się okaże, że niewinna operacja dodania członka do zespołu z punktu widzenia użytkownika trwa długie kilkadziesiąt sekund. A może nie powinna, tak? Może on powinien dostać natychmiastową odpowiedź, a te raporty powinny się w tle zaktualizować. I właśnie na te rozwiązania, na te, przepraszam, problemy, najlepszym rozwiązaniem jest właśnie, są eventy. I teraz jak te eventy byśmy zrealizowali? No bo żeby oczywiście zrobić to poprzez Springa z użyciem tych adnotacji, ale załóżmy, że chcemy się czegoś więcej nauczyć, więc robimy to na piechotę z użyciem wzorca obserwator i wyobraźmy sobie, że tworzymy naszą generyczną domenę events, gdzie tu będziemy ten wzorzec stosowali. Tworzymy sobie abstrakcję typu event, typu publisher eventu, ktoś to będzie rozgłaszał, typu ktoś, subscriber, który się będzie na nie zapisywał. No i teraz nasze trzy domeny się uzależniają od tej generycznej domeny. Domena Teams się uzależnia, bo ona będzie miała event, czyli implementację tej abstrakcji. Domeny Risk Service, domeny Risks i Work się uzależnią, bo będą chciały się zadeklarować chociażby te dwa serwisy jako subscriberzy. No i w kodzie jak to wygląda? Aha, no i oczywiście jest zależność między teami, bo oba serwisy będą chciały korzystać z tego eventu, więc tutaj te zależności też się pojawią, te importy. W kodzie to wygląda tak. Weźmy do przykładu Risk Service. Risk Service teraz deklaruje, że OK, ja jestem subscriberem, czy tam listenerem, czy obserwatorem, jak zwał, tak zwał. I on teraz w swoim konstruktorze wstrzykuje sobie publisher i on deklaruje, hej publisherze, ja, czyli this, deklaruję, że zapisuje się asynchronicznie na ten oto event team member added. I zobaczcie, czyli już mamy fajnie przeniesioną tą odpowiedzialność zgodnie z IOC, tak? Nie ja coś robię, czyli nie team musi deklarować tą synchroniczność, asynchroniczność, tylko sam zainteresowany obserwator deklaruje, OK, ja wiem na przykład, że będę długo aktualizował ryzyka, ja dla dobra innych robię to asynchronicznie. Więc on to robi, nie team, tylko ktoś inny to robi, czyli tutaj ten risk service. I tu z kolei, jeżeli chodzi o klasę team, to my tylko co robimy, to sobie przez publishera, którego tutaj w konstruktorze strzykujemy, tylko publikujemy event. I zobaczcie, znika nam ta pętla for, to ten publisher tak naprawdę będzie miał tego try catcha, jesteśmy po prostu tutaj spokojni, mamy mniej odpowiedzialności. Znowu przerzuciliśmy to na kogoś innego, w tym momencie przerzuciliśmy to na publishera, ten try catch i tą pętlę for. I okej, okay, i tu w zasadzie można powiedzieć, że jest już naprawdę bardzo dobrze. Niemniej znowu po kawie, jeszcze możemy jedną wadę tutaj zauważyć, taką już dosyć taką trudną do wyłapania, ale ona tam jednak siedzi. Mianowicie zauważcie, że my tutaj w tej operacji add member, my rozgłaszamy ten event. Aha, od razu powiem, że ta wada, o której teraz mówię, była również w poprzednich rozwiązaniach. Ona tam się działa cały czas, tylko ukryta w rogu i dopiero teraz zauważyliśmy. Więc
Wada polega na tym, że my, zobaczcie, zmieniamy nasz stan, ale jeszcze go nie zapisaliśmy w repozytorium. To się jeszcze w bazie danych nie zapisało, a już ogłaszamy wszem i wobec całemu światu, że to się zmieniło. I teraz ryzyko polega na tym, aha, za chwilkę to do tego wrócę, ryzyko polega na tym, że my tak naprawdę możemy rozgłosić to światu, świat zareaguje, ten przeliczy jedno, ten przeliczy drugie, ten zaktualizuje raporty, inny jeszcze wyśle maila, a my tak naprawdę przy zapisie dowiemy się, że nie udało się i jest rollback. No i to jest też problem. Za chwilkę pokażę jego rozwiązanie, natomiast tutaj jeszcze widzę, że chciałem podkreślić, że to rozwiązanie z eventami, ono właśnie ma te same cechy, poprawia i pogarsza to samo, co do tej pory DEEP, tak? Czyli poprawia coupling, modularność, testowalność, pogarsza czytelność i utrzymywalność, no bo jednak mamy więcej klocków do ogarnięcia, do wczytania do głowy. Ale wracając do tego problemu, to właśnie ten z tym z przedwczesnym powiadamianiem przed zapisem, no to właśnie ta zmiana jeszcze nie została zapisana w repozytorium i coś może się wydarzyć złego, czyli rollback. I tak naprawdę tutaj rozwiązanie numer 4 jest odpowiedzią, czyli my w klasie team nie publikujemy eventu, my tylko zapisujemy go sobie we wewnętrznym stanie, a dopiero w repozytorium, zauważcie, po udanym zapisie w saving transaction, który kończy się commitem, dopiero repozytorium wyciąga ten event z agregatu i dopiero wtedy go publikuje. O, i tu jesteśmy spokojni, bo dzięki temu udało nam się uniknąć takiego bardzo ulotnego problemu na produkcji. To jest dopiero tak naprawdę dobrze zaprojektowane powiadamianie o zmianie, kiedy ono się dzieje dopiero po tym, jak się zmiana faktycznie utrwaliła. OK. Wracając do naszego głównego rysunku, tutaj właśnie stwierdziłem, że zrobię taką tutaj taką mapę myśli z powiązaniami, żebyście, może ktoś z Was uzna, że to jest warte grzechu, mogli sobie ją wydrukować i mieć taką ściągawkę, w szczególności móc zobaczyć, jak te trzy techniki do siebie się mają, te trzy tytułowe, czyli widzimy, że to są dwie równoważne, a dependency injection jest jakby pod przykładem wcielenia w konkretnej sytuacji IOC. Na zakończenie chciałem powiedzieć kilka słów o kontekstowości, bo te techniki, tak jak powiedziałem, one kosztują i tak naprawdę nie zawsze warto jest je stosować, bo tak naprawdę, żeby je stosować, trzeba zidentyfikować, które domeny są ważne. Bo wyobraźmy sobie, że te trzy domeny, o których do tej pory mówiliśmy, one były ważne dla biznesu, ale na przykład mam jakąś domenę skilli, która jest bardzo prosta i tutaj szkoda się tutaj tak starać. Ona jest po prostu, powiedzmy, że jest zwykłym CRUD-em, dlatego możemy ją zrealizować jako architekturę warstwową. Albo możemy mieć jakąś domenę budżetowania, która pewnie będzie ważna, ale dopiero wkraczamy w ten świat i liczy się time to market, bo biznes nam mówi, że konkurencja dobrze wspiera takie aspekty jak zarządzanie finansami w projektach i my w związku z tym też, żeby było szybciej, robimy to warstwowo, jak to się mówi, encja hibernate'owa na twarz i pchasz. I dopiero jak to chwyci, jak klienci zobaczą, że to mamy na produkcji, to dopiero wtedy możemy to przerobić na taką właśnie architekturę bardziej złożoną. Najważniejsze, co chcę powiedzieć tutaj w tej kontekstowości, ważne jest to, żeby inwestować w te techniki w domenach, które są kluczowe dla waszych firm, a takie domeny to są te, które stanowią o przewadze waszej firmy nad konkurencją i takie, które po prostu przynoszą waszej firmie pieniądze. I krótko mówiąc, dobry design, taki najlepszy, należy stosować w miejscach, które są ważne dla biznesu, bo to jest gwarancja sukcesu i dla nich, to jest gwarancja zysku i dla Was, bo wtedy macie, można powiedzieć, spokój. I już zupełnie na koniec o dostrzeganiu kształtów. Nie wiem, czy pamiętacie Matrixa, pierwszego Matrixa. Tam na początku, jak Neo widzi kod Matrixa, to dla niego jest to taki maczek totalnie niezrozumiały, a na końcu filmu on doznaje takiego olśnienia i zaczyna widzieć w nim kształty. Widzi jakieś pomieszczenie, jakiś korytarz, widzi trzech agentów. I właśnie to, o czym mówię, o tych technikach, to właśnie mówię to trochę tak jak Neo. Chodzi o to, żeby nam się wzrok wyostrzał, żebyśmy w tym ciągu znaczków na ekranie widzieli coś więcej niż tylko tutaj jakieś strumienie. Niech to będą jakieś głębsze kształty. Warto dostrzegać te techniki, o których mówiłem. Nie wiem, więc jak czytacie kod, nazywajcie te techniki, które widzicie. Widzicie DIPA, DIA, jak widzicie jakieś konkretne inne wcielenia IOC. Warto to sobie wprost nazywać. Podobnie, gdy projektujecie kod, nazywajcie techniki, które chcecie zastosować. Zidentyfikujcie problem. Widzicie, że macie dwa elementy, które ze sobą współpracują i do siebie nie przystają. No to zróbcie tę abstrakcję pomiędzy, zastosujcie DIPA. Widzicie, że musicie powiadomić kogoś o zmianie, no to zastanówcie się, czy może trzeba te eventy, czy nie trzeba byłoby ich użyć. Generalnie chodzi o to, żeby tak jak NIO być biegłym w kodzie, panować nad tym kodem tak jak Neo nad Matrixem. Czego nam wszystkim życzę. OK, dziękuję Wam bardzo. Oddaję głos do studia i myślę, że to jest najlepszy czas na zadawanie pytań.